MediaDroid Imperius Aero to kolejny tani smartfon dual SIM z Androidem. Został on wyposażony w dwurdzeniowy procesor MediaTek MTK6577, 512 MB pamięci operacyjnej, 4 GB pamięci wewnętrznej, Android 4.0 z możliwością aktualizacji do nowszej wersji, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, wyświetlacz IPS o wielkości 4,4 cala o rozdzielczości QHD 540x960 pikseli, przednia kamera 0,3 megapiksela, tylna 5 megapikseli z autofokusem i diodą LED, bateria o pojemności 1950 mAh, obsługa dwóch kart SIM jednocześnie. Największą zaletą MediaDroida są dwa sloty na kartę SIM. Nie tylko możemy używać dwóch numerów jednocześnie do rozmawiania i SMS-owania, Imperius Aero obsługuje pasmo OMTS o częstotliwości 900 MHz, dzięki czemu współpracuje z darmowym internetem Aero 2. Jak wiadomo, internet w smartfonach z Androidem jest niezbędny. Większość telefonów dual SIM nie obsługuje sieci Aero 2. Ten radzi sobie z tym świetnie, jednak po włożeniu karty SIM musimy go ręcznie skonfigurować, dodać nowy APN. Taką kartę SIM możemy zamówić na stronie internetowej aero2.pl. Na chwilę obecną jej koszt to 27 zł wraz z przesyłką. Po tej opłacie nie musimy się martwić o transfer danych i możemy cieszyć się bezpłatnym internetem przez czas nieograniczony. Główną zaletą jest jego wydajność. Smartfon działa płynnie, nie zawiesza się, nie przycina. Przechodzenie między aplikacjami jest całkiem komfortowe. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi taktowanym po 1 GHz na rdzeń i pamięci 512 MB RAM. Ogromnym plusem jest znakomity ekran. Duża rozdzielczość, przyzwoite kolory i nie najgorsze kąty widzenia sprawiają, że oglądanie filmów i przeglądanie internetu jest bardzo przyjemne. Aparat również na plus. Zdjęcia są ostre i wyraźne. Autofokus świetnie spełnia swoje zadanie. Moduł GPS stosunkowo szybko łapie zasięg i nie ma większych problemów z ustaleniem naszej lokalizacji. Przejdźmy teraz do słabszych stron Imperiusa Aero. Dotykowe przyciski pod ekranem niestety nie zawsze reagują na nasz dotyk. Przydałby się tutaj chociaż jeden fizyczny klawisz menu. Czasami trzeba zablokować i odblokować ekran, aby dotyk zadziałał. Ogólnie cała obudowa urządzenia jest nieprzemyślana i źle zaprojektowana. Przyciski boczne do zmiany głośności również pozostawiają wiele do życzenia. Są umiejscowione głęboko, przez co trzeba je wciskać bardzo mocno, przy czym słychać trzeszczenie obudowy. Tylna klapka jest dość specyficzna. Składa się ona z dwóch części, z małej nasadki, która przykrywa głośnik oraz większej, która przykrywa cały tylny panel. Z tyłu w lewym dolnym rogu jest wnęka do podwadzenia, która jest umieszczona na bardzo cienkiej listewce. Więc jeśli komuś przyjdzie do głowy zdjąć najpierw jedną część, później drugą, można bardzo łatwo ją połamać. Gniazdo USB jest schowane nieco za głęboko. Mimo że to standard micro USB, tak naprawdę nie podłączysz tam zwykłego przewodu od innego smartfona. Dołączony kabel ma nieco dłuższy wtyk niż standardowy. Zaciekawiła nas podwójna dioda doświetlająca zdjęcia, która świeci dziwnie słabym światłem lekko w bok. Postanowiliśmy zajrzeć do wnętrza urządzenia. Okazało się, że diody nie są bezpośrednio pod szkiełkami, tylko między szkiełkami a aparatem. Przesunięto około 5 mm w stronę aparatu. Projektanci płyty głównej i obudowy w ogóle się nie dogadali. W smartfonie ze zdjętą obudową diody świecą całkiem ładnym światłem, jednak w oryginalnej konstrukcji więcej światła otrzymamy po uruchomieniu aplikacji latarki poprzez maksymalne podświetlenie ekranu na biało. Ładowanie akumulatora od zera do pełna na włączonym smartfonie w trybie czuwania trwa bardzo długo, nawet do 5 godzin. Ten 4,5-calowy telefon dobrze leży w dłoni, jednak jest nieco śliski. Wewnątrz znajdziemy 4 GB pamięci, z czego 2 GB przeznaczone są na pliki użytkownika, a 500 MB tylko i wyłącznie na aplikację. Pamięć tą możemy oczywiście rozszerzyć o kartę microSD maksymalnie do 32 GB. W systemie jest już domyślnie zainstalowana klawiatura Go Keyboard. W ustawieniach systemu jest dodatkowa zakładka Schedule Power On Off, dzięki której możemy zaoszczędzić energię, ustawiając automatyczne wyłączenie smartfona np. na noc. Telefon nie zachwyca jakością wykonania, ale na pewno zachęci tych, którzy za niewielkie pieniądze chcą mieć smartfon z większym wyświetlaczem i bezpłatnym dostępem do internetu. Nie tylko w domu, ale i w podróży, na spacerze, gdziekolwiek tylko będzie zasięg sieci komórkowej. Jeśli mieliście styczność z Imperiusem Aero lub macie jakieś pytania, podzielcie się swoją opinią w komentarzach na blogu. Czekamy również na Wasze propozycje. Może znaleźliście jakiś ciekawy, niedrogi smartfon, możemy go dla Was przetestować.